Hej, tutaj Jessa i witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu z podróży. W końcu wróciłam! I jak widzicie, wróciłam z troszeczkę odmienionym kolorem włosów. Jesteśmy właśnie w Dubaju. Po raz kolejny przyleciałam do Dubaju, bo było jeszcze kilka miejsc, które chciałam zwiedzić. I koleżanka mi napisała: hej Jessa, kiedy lecimy do Dubaju? W sumie to, jak się dowiedziałam, żartowała. A jej powiedziałam: no dobra, to lecimy za tydzień. I tak oto się tutaj znalazłyśmy. Możecie mi w komentarzu chętnie napisać, czy chcielibyście jakiś skrócony filmik lub Q&A o moich wcześniejszych podróżach. Jak mnie śledzicie na Instagramie, to wiecie, że byłam najpierw w Chorwacji w Dubrowniku, następnie w Hiszpanii, w Marbelli, Michał, Fuengirola, Barcelona, Begur. Następnie zwiedziłam Francję, Nicea, Monte Carlo, Villefranche, Cannes. Także jeśli chcecie jakiś Q&A lub skrócony filmik o tych podróżach, możecie mi chętnie napisać w komentarzu, bo niestety nie nagrywałam tam vlogów. I powiem Wam szczerze, że zawsze później żałowałam, dlatego teraz w Dubaju się zebrałam i nagrywam dla Was nowego vloga. Pojedziemy także do Abu Dhabi, zobaczymy w końcu Grand Mosque. Co mogę powiedzieć? Wychodzimy właśnie za chwilę na kolację i jedziemy do restauracji, którą Wy możecie znać z mojego vloga z tamtego roku, gdzie próbowałam jeść rękoma. Jak nie, to Wam podlinkuję. Moja koleżanka tutaj mi mówi, że już po nas przyjechał mój kolega, który nas tam zabierze. Mieszkam w tym roku w zupełnie innej okolicy. W tamtym roku mieszkałam w Burj Khalifa, był to Dubai Downtown. Teraz mieszkam w Dubai Marina, mam 5 minut do plaży, mam też super widok, także może pokażę Wam widok, się zbieramy. Tutaj jest widok z naszego okna na Dubai Marinę, a teraz Wam pokażę balkon. Tutaj nie wiem, czy mnie słychać, bo jest troszeczkę głośno. Tutaj są Jumeirah Lakes i Jumeirah Lake Towers. I taki z balkonu mamy właśnie widok, a na dół, jak pojedziemy, to jest ulica i tam na samym dole jest nasz basen. Tradycyjnie zatrzymaliśmy się przy ulicy przed kolacją po karak. Czyli tutaj chodzi taki pan i on ma na tacy te wszystkie takie... This is a tea, right? I always say it's a coffee. Tea with milk. It's a tea, czyli herbata z ziołami i z mlekiem. Romana będzie tam z tyłu po raz pierwszy próbować. Także zaraz pan nam tutaj na tacy przyniesie, wy już znacie z moich vlogów. Także dalej kosztuje tylko jednego dirhama, czyli jakieś... Czyli jakąś złotówkę, przecież to jest dokładne przeliczenie, ja zawsze przeliczam na euro. Zaraz nam pan przyniesie. Okej, okay. Mamy karak. Gorący. Dojechaliśmy właśnie do restauracji, którą, tak jak Wam mówiłam, na pewno znacie, jeśli oglądaliście vlogi z tamtego roku. Romana siedzi, buty mamy ściągnięte i siedzimy na podłodze i będziemy czekać na nasze jedzenie. Ok, lekcja jedzenia. Can you show us how you do it with your fingers? Eating rice? Yeah. Bierzemy kurczaka. You take a chicken. Bierzemy ryż. You make a mountain. Robicie kubkę, górę z tego. You push it down. You push it down. Take it up. All together. All together? I do buzi. Romana, teraz ty. Jesteśmy właśnie w Abu Dhabi, w miejscu, którego nie udało mi się odwiedzić w tamtym roku, gdy byłam w Emiratach Arabskich, czyli w Grand Mosque. Wstęp do Grand Mosque jest ogólnie bezpłatny. Potrzebujecie tylko jakąś legitymację, czyli albo dowód, albo prawo jazdy, aby wyburzyć tutaj czarną chustę abaję. Bo bez niej raczej tutaj nigdzie nie wejdziecie. Co macie na sobie jest obojętne, akurat się założyłam spodnie i tak dalej, bo i tak tutaj dostajecie tą szatę, aby wejść na terytorium Grand Mosque. Jest przepięknie, tak jak Wam pokazuję, jest naprawdę przepięknie. Chyba z 2-3 razy zatrzymana przez ochronę ze względu na zdjęcia, bo tak jak widzicie, cały czas mi tutaj spada kaptur. A tutaj nie można mieć otwartych włosów.
rozpuszczonych, znaczy widocznych. Także zostałam zatrzymana i musiałam pokazywać zdjęcia, że cały czas ten kaptur jest na zdjęciach i że nie mam zdjęcia z widocznymi włosami, znaczy tutaj z głową, bo włosy i tak widać, tak jest okej, ale najważniejsze jest, żeby był kaptur. I dalej sobie tutaj chodzimy i ta budowla jest naprawdę przepiękna. I bardzo się cieszę, że skreśliłam ją z listy miejsc, które chciałam zwiedzić. Spróbuję frytkę, jeżeli mogę. Bierz. Okej. Tak jak wiecie, jak oglądaliście moje vlogi z Londynu, ja wielbiam Shake Shacka i zawsze w Nowym Jorku jak jestem, to idę do Shake Shacka i teraz, jak wiecie, jest w Londynie masło maślane i ja wiem, że jest w Dubaju, ale jesteśmy teraz w Abu Dhabi, w centrum handlowym, bo jest za gorąco, aby chodzić na dworze i szukać czegoś do jedzenia. I jest Shake Shack! Tak. Czy zajeszcie ślimpa? Także smacznego Romana! Hello! Mamy już następny dzień, a tak naprawdę to już nasz ostatni dzień w Dubaju. Właśnie wstałyśmy, tak jak może widać, i szybko założyłyśmy jakąś kieckę i idziemy na plażę i później na basen i wieczorem jeszcze pójdziemy do Dubai Mall, bo chcemy kupić kilka rzeczy. Może kupię znowu jakieś pocztówki. Ogólnie nasz pokój wygląda strasznie, także dzisiaj będziemy się pakować i wszystko tutaj ładnie posprzątamy. A na razie idziemy na plażę. My już jesteśmy po plażowaniu, już jestem gotowa na wyjście. Ogólnie w tym roku w Dubaju, w tych vlogach, w tym vlogu jednym wielkim, nie ma aż tak dużo zwiedzania i wydaje mi się, że nie ma aż tak dużo akcji jak w tamtym roku. Ale w tamtym roku nagrywałam dla Was vloga codziennie, dużo zwiedzałam, dużo jeździłam, dużo Wam pokazywałam. A w tym roku, z tej racji, że właśnie już wszystko widziałam poprzednim razem, wcale mnie do niektórych miejsc nie ciągnęło i jakoś nie chciałam tam jechać tak, żeby w sumie nie tracić czasu. Tego ja jestem teraz gotowa. Jadę do Downtown Dubai. Tak jak Wam mówiłam, czy nie mówiłam, ostatni nasz dzień i idziemy na małe zakupy. Pamiętajcie, na wakacjach zawsze idźcie na zakupy, Wasz ostatni dzień. Tak, to ostatnio jak byłyśmy w Dubai Mall, to dobrze właśnie, że pieniądze zostawiłyśmy w domu, miałyśmy tylko tak troszeczkę ze sobą, bo inaczej byłoby źle. Także to, co teraz nam zostało, możemy sobie spokojnie wydać, gdyż lot powrotny mamy o 3 rano, a walizki dalej wyglądają tak. Także nieco ciekawie. Później będziemy się pakować i wracamy do domu, ale nie martwcie się, bo 18 września wylatuję na 3 tygodnie i będę też nagrywać vlogi, myślę, nie, że takie codzienne vlogi, ale takie, że może 2 dni, 3 dni razem. Zagramy niedługo w grę, dokąd lecę. A teraz wychodzę. Ogólnie strasznie włosy mi się zrobiły jasne, oczywiście przez słońce i tak dalej, że aż mi się to nie za bardzo podoba, że one są takie jasne. Może znowu troszeczkę ściemnieją. Dobra, idę. Jesteśmy właśnie w Dubai Mallu na zakupach. O, to my, siema. Rzecz zabroniona. Haram. Ale ty masz dużą kamerę, powiem ci. Fajna, nie? Wszystko widać. Patrzcie, akwarium widać, wszystko widać.